To jest Matylda, a to jest Tomek. Założyli się o to, czy świeżość pościeli może trwać przez cały tydzień. Tomek podjął wyzwanie i urządził pościelowy test. Zorganizował poduszkowy turniej, pobudzał zmysły, bawił się w psychologa i zachęcał do kreatywności. Każde z zadań wykonał celująco. A Matylda? 7 dnia odwiedziła Tomka i potwierdziła, że pościel nadal pachnie świeżo. To wszystko było możliwe tylko z Lenorem. Dziękujemy, że byliście z nami.